Co się wam kojarzy, kiedy słyszycie łaska Boża? Jest taki werset z Efezjan, list do Efezjan, 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Kochani, myślę, że znamy ten werset. Jest on taki bardzo wryty w nasze serca i kiedy się nad tym zastanawiałem, to łaska to jest dar. Ale taki jest coś w moich myślach, zawsze się pojawiało, że łaska to niezasłużona Boża przychylność. Ja próbowałem sobie później, jak zacząłem się zastanawiać nad tym tematem, z czym chciałbym się podzielić, znaleźć jakąś taką większą, lepszą definicję i określenie na słowo łaska Boża. Muszę powiedzieć, kiedy wziąłem swój taki słownik wiedzy biblijnej i tam było na taką całą stronę opisane tak fajnie, ale jak stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego, musiałbym to skserować sobie, powiększyć, żeby wam przeczytać. Ale myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że łaska Boża to taki najwspanialszy Boży dar, taki pomysł, który zrodził się w sercu Bożym. I myślę, że kiedy zamiast nam nakazywać, że mamy się zmienić, to Bóg dał nam, stwarza w nas zmianę, daje nam nowe serce. W Galacjan 2:20 żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kiedy spotyka nas łaska Boża, otrzymuje od Boga coś więcej niż słowa zachęty, wezwania, ale otrzymujemy od Boga nowe serce. Jest to taka transplantacja w sensie takim duchowym. Otrzymujemy nowe serce. I muszę powiedzieć, że kiedy wpisałem sobie w Google'ach tą frazę łaska Boża, spodobało mi się jedno takie określenie, które tam było, że jest to tajemnica wiary. Tak bardzo krótko, tajemnica wiary. Ja do końca nie potrafię zrozumieć Bożej miłości, Bożej łaski, która została nam objawiona. I zadałem sobie takie pytanie, dlaczego Bóg okazuje nam przychylność, tą łaskę? Kiedy patrzę na swoje życie, jest ono czasami takie pełne różnych upadków, zlotów i muszę stwierdzić, że czy ja zasługuję na tą przychylność tak codziennie? Kiedy czytałem Słowo Boże, w 5 Mojżeszowej Bóg mówi o tej przychylności względem Izraela. 5 Mojżeszowa, 7:6-9. I to jest takie wytłumaczenie, które otrzymali Izraelici odnośnie tej Bożej przychylności, ale no jest dla mnie i tak zaskakujące. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Kiedy czytam ten fragment, do końca i tak nie potrafię zrozumieć tej wyjątkowości, tej Bożej miłości. Z tego fragmentu czytamy, że uczynił to z takiej czystej miłości, to jest w takim innym tłumaczeniu można było przeczytać w Biblii praskiej, w tłumaczeniu praskim. I Bóg wybrał Izraelitów na lud będący jego własnością, szczególną własnością. Byli jego skarbem. Cieszył się nimi, doceniał ich, tak jak wszystkie dzieci, które wybrał. W miłości przymierzał, oddał im swoje serce. I trudno mi pojąć tę intensywność tej Bożej miłości, tej łaski, którą okazywał Izraelowi. Kiedy patrzymy na historię Izraela, kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, jak często odchodzili od Boga, jak często go zawodzili, jak często zwracali się do innych bogów. A jednak ta miłość Boża względem Izraela była niezmienna i jest niezmienna. I dotyczy także tak nas. I tajemnicy tego, że Bóg nas kocha.
i tak i okazuje nam swoją łaskę, swoją miłość. Nie trzeba tylko zgłębiać, ale trzeba się nią cieszyć i rozkoszować. Kiedy słuchałem dzisiaj waszych modlitw, kiedy też się modliłem, to widziałem, że wielu z was się rozkoszuje tą Bożą miłością. Słyszałem to, ale wierzę, że i jest to w waszym sercu, w waszym życiu takie bardzo realne, że rozkoszujecie się Bożą łaską, Bożą miłością na co dzień. I sam siebie pytałem, czy ta Boża łaska jest taka żywa w moim życiu, że kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi, czy dalej z taką pasją i z taką radością wspominam ten dzień. I wiecie, myślę, że znamy taką pieśń. Ja jakoś wcześniej mogłem powiedzieć Przemkowi parę pieśni podpowiedzieć, ale on sobie może poradzi, na pewno sobie poradzi. Cudowna Boża łaska Twa zbawiła z grzechów mnie, zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Kochani, ten hymn, tą pieśń napisał w 1772 roku John Newton. Był on człowiekiem, który żył życiem takim bezbożnym, ale kiedy Boża łaska zaczęła stukać do jego serca, kiedy zwiastowana mu była Ewangelia i jego życie się zmieniło. On był wcześniej handlarzem niewolników, prowadził występne, pełne grzechu życie, ale jego życie zostało przemienione przez Bożą łaskę. I ten hymn został napisany i znają go w tej chwili, myślę, że większość ludzi na świecie. Nawet ludzi, którzy nie utożsamiają się do końca ze Słowem Bożym. Słyszeli melodię, słyszeli słowa i często jest opuszczany ta pieśń, czy śpiewana w naszych społecznościach. Kiedy patrzę na to, zastanawiam się, że ta łaska, ta miłosierdzie, ta Boża przychylność została mi okazana i co z tego jakby wynika? Sobie pisałem parę takich rzeczy. Boża łaska jest takim cudownym Bożym darem dla naszego Ojca, dla nas. To właśnie ona przyprowadziła mnie do Chrystusa. Ciebie i mnie przyprowadziła Boża łaska do Chrystusa. Nie tylko autora tej pieśni, ale myślę, że większość z nas doświadczyła tego, że ta Boża łaska dotykała. W moim życiu nie stało się to tak, że coś nagle. Ja słyszałem Ewangelię, ktoś mi zwiastował, mój tato mówił mi o Bożej łasce w swoim życiu i ja też tego zapragnąłem, otworzyłem swoje życie na Bożą łaskę. To ona sprawiła, że mogłem otworzyć, że mogłem narodzić się na nowo, że mogłem usłyszeć Ewangelię. I to ona, ta łaska Boża przyniosła mi pojednanie z Bogiem Ojcem. To ona sprawiła, że Boże wieczne życie mogło zamieszkać w moim sercu. I to, co dzisiaj też w modlitwie ktoś wspomniał, to ona sprawiła, że wszystkie Boże obietnice są na tak dla nas w Chrystusie. To ona przyniosła do naszego serca dar usprawiedliwienia. Uwolniła mnie od lęku przed potępieniem. Kochani, ja cały czas mówię o tej łasce, która została mi objawiona, która dotknęła mojego życia i każdego z nas, o łasce zbawiennej, takiej łasce zbawienia. Ale chciałbym teraz się zastanowić nad tym, czy żyję tą łaską Bożą, czy pozwalam łasce Bożej działać w moim życiu na co dzień, czy pozwalam, aby kształtowała moje życie, czy dostrzegam w swoim życiu działanie Bożej łaski. Ja mam takiego bliskiego przyjaciela od wiele lat i są takie charakterystyczne rzeczy w życiu człowieka, jak z czym się ich kojarzy. I on zawsze, jak mam go na myśli, to wiem, że jeżeli się będzie ze mną dzielił jakimś świadectwem, a czyni to naprawdę z wielką radością zawsze, to wiem, że bardzo często on podkreśla to, że to, co się stało w jego życiu, jakiś rozwiązany problem, wysłuchana modlitwa, to zawsze mówi, ja tego nie rozumiem, to jest po prostu łaska Boża. Tak zawsze to jakoś podsumowuje i to nie jest, wiem, że to nie jest slogan w jego życiu, że jest to coś takiego bardzo realnego, że doświadcza tej Bożej łaski, tej Bożej przychylności w różnych sytuacjach takich życiowych. I chcę powiedzieć, że ta Boża łaska chce nam pomagać żyć życiem świętym, być z nami w trudnych sytuacjach.
Każdy z nas może sobie zadać teraz pytanie, czy ja doświadczam tej Bożej przychylności, tak? W myślach, czy mogę powiedzieć przed sobą, doświadczam tej Bożej przychylności, czy nie doświadczam. Też kiedy wpisałem tam w internecie to hasło Boża łaska, pojawiła się też taki blog, czy jakaś tam strona, gdzie ktoś właśnie zadał takie pytanie. Boża łaska jest wspaniała, co ty o tym myślisz? I było tam chyba z 10 takich komentarzy. I w większości one były takie negatywne. Ja mam świadomość, że pisali to ludzie, myślę, że którzy nie doznali tej łaski, bo pisali w ten sposób, że człowieku, o czym ty mówisz? Jaka łaska, jaka Boża łaska? Ja nie wiem, o czym ty mówisz, o czym ty piszesz, nie? Tych komentarzy było, myślę, z 9 i tylko jedna była taka, którą byłem jakby przekonany, że napisała osoba, która doświadczyła tej Bożej łaski. I teraz zadaję sobie to pytanie, czy ja w swoim takim codziennym życiu doświadczam tej Bożej przychylności, czy może nie spostrzegam jej, nie doświadczam i co może być przyczyną. Co łaska Boża w takim codziennym życiu może czynić? Łaska Boża pomaga nam przejść przez każdą trudną sytuację. I tu teraz może przeczytamy z drugiego listu do Koryntian, z 12 rozdziału. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby mieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kochani, wiemy, że ta łaska Boża w takich naszych trudnych doświadczeniach często nas przeprowadza, podnosi. Autor tej pieśni, Cudowna Boża Łaska, John Newton, w drugiej tym zwrotce napisał coś takiego. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż, przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom. On napisał to z perspektywy czasu i swoich trudnych doświadczeń. Z jego świadectwa wynika, że miał takie trudne przeżycia. Zmarła jego żona, którą bardzo kochał. I on zawsze się modlił o to, żeby on mógł wcześniej odejść przed nią, żeby on wcześniej mógł odejść do Pana. Bardzo kochał swoją żonę, stało się jednak inaczej. Ale według jego świadectwa Bóg dał mu taką łaskę, że nie podłamał się, nie załamał się. W tym samym dniu, kiedy był pogrzeb jego żony, a on był wtedy pasterzem takiej społeczności, kościoła w Anglii, on jeszcze usługiwał rano na nabożeństwie, głosił kazanie, a po południu prowadził kondukt pogrzebowy, gdzie żegnał swoją żonę. Kochani, patrząc na to, to tak fajnie brzmi, ale mam świadomość, że to, i on to jakby podkreślał w tym świadectwie, było, że to tylko łaska Boża mu pomogła przejść przez to trudne doświadczenie, że mógł zwycięsko przejść i dalej służyć wiernie Bogu. Świadectwo życia tego człowieka było takie, że z paroma innymi osobami zapisał się takimi złotymi zgłoskami w historii Anglii. Wiele rzeczy zostało zmienionych. Następuje takie przebudzenie, przygotowanie do następnej takiej ery, takiej już przebudzeniowej. I myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć, że w trudnej sytuacji, być może w chorobie, w takim ciężkim doświadczeniu Bóg przeprowadził ciebie i mnie. Ja też się na tym tak zastanawiałem, patrzyłem wstecz i widziałem też taką Bożą łaskę w moim życiu. Ja parę razy jakoś to tak podkreślałem, ale myślę, że nie do końca może wszyscy aby wiedzieli. Gdzieś 6 lat temu, przeszło 6 lat temu, lekarze zdiagnozowali u mnie nowotwór i to złośliwy. I wtedy, ja pamiętam, była taka sytuacja, ja się tak zastanawiałem, Panie Boże, co dalej z moim życiem? Czy diagnozy nie były szczęśliwe, nie były dobre? I chcę wam powiedzieć tak z perspektywy czasu, że Bóg mnie z tego wyprowadził.
że to tak mówię też na świadectwo, kiedy rok temu, znaczy niecały rok temu byłem na badaniach kolejnych, ja miałem tych badań praktycznie co 3 miesiące, później co pół roku, praktycznie co pół roku miałem przez okres 5 lat badania kontrolne cały czas. Muszę powiedzieć, że ostatni właśnie w grudniu, kiedy lekarze stwierdzili, powiedzieli, z medycznego punktu widzenia jest pan zdrowy, trzeba się pilnować, trzeba dbać o siebie, ale patrząc na ten okres, który minął od tego momentu, kiedy był wykryty ten nowotwór, to jest pan zdrowy. Kochani, muszę powiedzieć, to taka łaska. W moim życiu nie stało się coś nagle, nie stała się jakaś taka przemiana, jakiś cud, taki ewenement, coś co, ja to czasami tak człowiek sobie marzył, nie? Że stanie się taki ewidentny cud, że ludzie będą poruszeni i tak dalej. Działo się to stopniowo. Łaską było w tym wszystkim to, że ten nowotwór został wykryty w takim wczesnym stadium i nie miałem praktycznie ja nie miałem żadnych dolegliwości, mało tego, nie miałem żadnej chemii, niczego, nie? Miałem tylko zabieg operacyjny i kontrolę, nie? Muszę wam powiedzieć, że nie umiem tego inaczej nazwać jak Bożą łaską. I też muszę podkreślić, że w tym wszystkim, kiedy jakby to tak spadło na mnie znienacka, bo to było dla mnie totalne zaskoczenie, wyszło to jakby przypadkowo podczas badań takich rutynowych, to wtedy mogłem doświadczyć tej Bożej łaski, która mnie wspierała, że nie podłamałem się, że nie wpadłem w jakieś zniechęcenie, ale też szukałem Boga, Jego obecności, Jego oblicza. I chcę wam powiedzieć, jeżeli ktoś z was przechodzi trudne sytuacje, Pan jest z tobą, Jego łaska przeprowadzi cię przez te trudne doświadczenia. Ja myślę, że siostra, która myślę, czy była na jakimś zabiegu, czy która się też modliła dzisiaj, dziękowała, też mogła tego doświadczać, że w tych trudnych sytuacjach ciężkich Pan nas przeprowadza, daje nam siłę i łaskę. Są różni ludzie, ja myślę, że ludzie czasami niewierzący też mają dużo siły, a ja mogę powiedzieć, że ja mogłem doświadczyć Bożej łaski, Bożej przychylności też w tym aspekcie mojego zdrowia. Co robi też Boża łaska w takim naszym codziennym życiu? Kiedy popatrzyłem też na życie tutaj Zacheusza, to zobaczyłem, że łaska zmieniła kamienne serce, takie zatwardziałe, egoistyczne, na serce, które jest hojne. Kiedy przeczytamy sobie to z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału, a gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Kochani, tu stała się taka przemiana. Człowiek, który był wielkim egoistą, doszedł do wielkich pieniędzy nieuczciwie, gnębiąc innych. Kiedy Boża łaska dotknęła jego serca, przemieniła jego serce. Stał się człowiekiem hojnym. Patrząc na ten taki krótki fragment, dla mnie deklaracja taka bardzo zaskakująca. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. On nie powiedział, że to stare życie, ale on chciał wynagrodzić krzywdy. Jego serce stało się krzywdy, które wyrządził. Jego serce stało się takie hojne dla innych. I taki dla równowagi, dla takiego przeciwieństwa powiedziałbym werset i fragment z Mateusza, 18 rozdział. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług,
który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc, co zaszło, zasmucili się bardzo i odszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Kochani, ta przypowieść jest też dla nas tak bardzo znana, ale co z tego wynika, że człowiek, któremu została okazana łaska, nie przyjął tej łaski, która by go mogła zmienić. I ja nie chciałbym, aby omawiać tej przypowieści, ale chciałbym sobie zadać pytanie, czy ja jestem hojny w odpuszczaniu innym? Czy może dzisiaj Bóg mówi do mojego serca, że mam komuś przebaczyć jakąś krzywdę, coś, co mnie rani, co mnie zraniło, a nie potrafię? I chcę wam powiedzieć, że do tego wszystkiego, ja wiem to z własnego jakiegoś doświadczenia, że czasami są jakieś zranienia. Człowiek chce podjąć i podejmuje decyzję, że przebacza, ale tak naprawdę potrzebujemy w tym wszystkim łaski. Ważna jest decyzja, ale potrzebujemy łaski Bożej, żeby trwać w przebaczeniu. Jestem tego tak bardzo świadomy. Możemy sobie też, ja mogę sobie zadać też takie pytanie, czy jestem hojny, czy ta Boża łaska zmieniła mnie na tyle i zmienia, że jestem hojny nie tylko w odpuszczaniu, ale że mogę komuś pomóc, że Bóg mnie dzisiaj do czegoś zachęca, że mogę się wstawić za kimś, wesprzeć go, czy nawet finansowo. Kochani, to się wszystko w tym zawiera. Łaska Boża sprawia, że możemy się podnieść z każdego upadku. Ja myślę, że tych upadków w naszym życiu każdy z nas inaczej przeżywa, jedni są bardziej stali, ale są takie chwile, kiedy odchodzimy, kiedy zawodzimy Pana, kiedy być może się Go zapieramy swoim życiem, swoimi uczynkami, a jednak Pan nas podnosi, Jego łaska nas podnosi. I przeczytajmy może taki fragment z Izajasza, 30 rozdział. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Kochani, tu przypomina mi się życie Piotra, jego postawa, chwili doświadczenia. On doświadczył Bożej łaski, chodził z Panem Jezusem i kiedy w pewnej sytuacji Piotr zareagował tak, że złożył taką buńczuczną deklarację, że był pewny siebie i powiedział, że kiedy wszyscy zawiodą, to on na pewno Pana Jezusa nie zawiedzie. I kiedy czytaliśmy i znamy to Słowo Boże, to widzimy, że niedługo później on zawiódł. Zaprzył się Pana Jezusa, ale pokutował i Pan Jezus na nowo go przyjął i uwolnił do służby. Ja myślę, że też ta łaska pracowała nad życiem, ta Boża łaska pracowała nad życiem Piotra, że był człowiekiem takim porywczym, składającym wiele deklaracji, ale Boża łaska go zmieniała, że mógł być później tak wspaniale używany jako apostoł. Zastanawiałem się też, jakie mogą być przeszkody w doświadczaniu Bożej łaski w naszym codziennym życiu. Czy jeżeli widzę w swoim życiu i zastanawiam się teraz, że tak naprawdę tej przychylności tak nie widzę, nie doświadczam, może nie czuję, być może jest jakaś przyczyna. To, co powiedziałem, łaska Boża to jest dar, ale też mogą być przeszkody, kiedy my nie przyjmujemy tej łaski albo jest jakaś przyczyna w nas. I teraz Hebrajczyków 12:15. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu.
Kochani, to grzech może być tym, co powoduje, że nie dostrzegasz albo nie doświadczasz, czy ja nie doświadczam w swoim życiu tej Bożej przychylności. Co również się Panu nie podoba? Postawa pełna pychy. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Nie mogę zasłużyć sobie na Bożą łaskę, bo to jest dar, ale moja postawa też powoduje to, czy ta łaska dotyka mojego życia. W niedzielę, kiedy mieliśmy taki obiad u mojego szwagra, jego teściowa Ewa Karzełek, może niektórzy ją znają, oni są pastorstwem u Wolnych Chrześcijan w Skoczowie, dała mi tam nowy miesięcznik, łaska i pokój. Kochani, jak myślałem nad dzisiejszą usługą, patrzyłem sobie na czasopismo łaska i pokój. I pomyślałem sobie wtedy, jeżeli mojego życia dotyka łaska, jeżeli pozwalam, aby ta łaska przemieniała moje życie, to w moim życiu też jest pokój. I odwrotnie, jeżeli nie ma łaski, jeżeli jest postawa takiego buntu, pychy, to wtedy jest frustracja, jest zniechęcenie. I ja muszę patrzeć na swoje życie, ja tu nie mówię do nikogo, bo czasami czuję się jakiś zniechęcony, sfrustrowany, bo chciałbym, żeby w moim życiu było więcej Bożej łaski. Muszę się zastanowić, czy w moim życiu nie ma pychy, może jakiś inny grzech, który jest tą przeszkodą, która powoduje, że ta Boża łaska nie dotyka mojego życia. Przeszkodą może również być powrót do polegania na własnych uczynkach. Z tym problemem też apostoł Paweł w liście do Galacjan o tym mówi. List do Galacjan 5:4. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodziłby być posłusznym prawdzie? Kochani, jako dzieci Boże, możemy też odejść i wracać do takiej uczynkowości, polegania na własnych uczynkach, że mogę sobie na coś zasłużyć, że mogę stać się lepszy, ale łaska jest darem, jest podstawą zbawienia i życia takiego spełnionego w Chrystusie. I ja by tak kończąc, chciałbym tylko podkreślić, postawa, która podoba się Bogu, to jest pokora. I czytaliśmy o tym już też w 1 Piotra 5:5 i myślę, że to jest taką postawą, która podoba się Bogu. Jeżeli moje serce jest pokorne, wiem, że o własnych siłach nic nie mogę, tylko Boża łaska mi może pomóc, że mogę zwycięsko żyć i prowadzić takie zwycięskie, święte życie tylko dzięki łasce Bożej, to wtedy to Boże błogosławieństwo, ta łaska jest widoczna w moim takim codziennym życiu. Tak się zastanawiałem, kiedy się przygotowałem, to tak myślałem, Boże, tak trudno mówić o łasce. Prościej było poprosić parę osób, żeby się podzieliło świadectwami. Ale ja myślę, że to tak na co dzień może z naszego życia wypływać, że możemy się dzielić Bożą łaską, że możemy się dzielić tymi przeżyciami, czego doświadczamy na co dzień, kiedy ta Boża przychylność dotyka naszego życia. I chciałbym, żeby to tak w naszym życiu było tak i w naszych myślach teraz wyryte, żebyśmy patrzyli na swoje życie i mówili, Boże, widzę Twoją przychylność w tym i w tym, żebyśmy mogli się więcej dzielić tymi świadectwami, że ta Boża łaska i przychylność dotyka naszego życia, że najważniejsze, że zostaliśmy zbawieni, że zostaliśmy
dostaliśmy nowe życie, ale na co dzień w drobnych sprawach i w, może i większych, że doświadczamy tej Bożej łaski i ona nas prowadzi. I tego wam życzę, żebyście, kiedy idziecie, czy dzisiaj będziecie rozmyślać, abyście mogli się z kimś podzielić i powiedzieć świadectwo, w tym Boża łaska mi pomogła i przeprowadziła. Amen.